Żebyś wiedział, Wiktor, uśmiałem się dziś za wszystkie czasy. A co tam? A z tej naszej Ruzi od mleczarni. Pomyliła go z gadzalą. Albo to takie dwa stare grzyby. No nie, zawsze no się na nich w mleczarni natknie. Ej, Julko, zmyślasz jak zawsze. No gadaj, Franek, co tam było? Ano, ubrała się ta nasza Ruzia w brezentowy kombinezon. Na głowę wsadziła taki kaptur, jak to dziś kobiety od deszczu noszą. No tak. I jeszcze parasol ze sobą przyniosła. Myślała pewnie, że straż pożarna zajedzie z sikawkami, jak do ognia, żeby pan nie Ruzi dyngusa sprawić. Oj, ludzie, ludzie, niektórym dzisiejszym pannom w głowach się całkiem poprzewracało. A ty, Julka, już nie pamiętasz, co? Nie pływałaś tu między poduszkami i pierzynami? Co? Takie się oporządził, Frany? No. Nie, ślepemu się raz przytrafi. Naszedł mnie na dyngusa. Jeszcze w pościeli leżałam. Mówię ci, Wiktor, pierzyna odkopana. I pewnie od tego czasu siwieć zacząłeś, co? No. Przyznaj się, Franek. No, widzicie go. Za bardzo mnie grzała, to odrzuciłam. A ten bezwstydnik wszedł jak lis do kurnika i chlust pod pierzyny. Wiadro wody na nią wylałem. Powiadam ci, Wiktor, jakem chlusnął, to tak jak na węgle. Para buchała. Ojej, jak sobie to wspomnę, to mi jeszcze dziś skóra gęsieje. I nie broniłaś się, Julka, no przecież ostra jesteś jak ten gwardyjski żołnierz. O, gdybym nie była w samej koszuli, to bym mu ręko skubała jak gęś na żniwa. Odechciałoby mu się dyngusa. A, tak, tak. Wszystko słyszałam przez nim. Oj, ta nasza mama, to też kiedyś była. No. Odkryta, sypiała. Była. Lepiej pochwal się swoimi ciastkami i sernikiem. No. A, widać, pięknie się udał. No, udał proszę, się. Proszę, proszę. Jak to? Pachnie? O, nasza Hanka to dziewczyna do wszystkiego. I uszyć, i upiec, i ugotować. Oj, niech mnie tata czasem nie przechwalą. Po mojemu to ten sernik jakby trochę za kwaśny. No, spróbuj, Wiktor. O, co tak bierzesz jak wróbel? Weź jak chłop. Jakby się kto pytał, to no w sam raz ten sernik. Prawda? Dobry. A, i z rodzynkami. I z olejkami pewnie, co? Udało się, Hani. Jak komu za kwaśny, to zaraz podam słodkie wino. Napijecie się, prawda? No, a czemu mamy nie wypić? I święci nawet wino pijali, nie? No. Lepsze wino ja jak ta gorzała. To ja zaraz przyniosę, zaraz. Raz, dwa, trzy, cztery kieliszki, już lecę. No. A piąty kieliszek dla tego, co w pamięci. No, znajdzie się i piąty, jak trzeba będzie. Takie austriackie gadanie. Postrzelone to i kto by to ta za nią trafił? No, dałabyś, Julcia, spokój. O tego Jaśka się rozchodzi, co? No, czy to warto o tym gadać? No, warto, warto. Ty to w tę swoją curuchnę to patrzysz jak sroka w gnat. Hańcia, Hanulka, a co to ona potrafi? Myślałby kto. Oho, już mama skoczyła na kazalnicę. To o czym to kazanie, mamo? Pewnie znowu o Jaśku Szafrańskim. Jakby to już nikogo innego na świecie nie było. No ty susz sobie zęby. Myślisz, proszę, że to zawsze będzie tak? Fru, 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 proszę, fru, fru. Tak. Dziękuję. A z babską młodością to jak z kwietniowym śniegiem. Ej, Julka, jakby się kto pytał, to Hance przecie tak nie śpieszy. No widzisz, Wiktor, no wytłumacz ty mojej babie. No przecież ona to jest... Wyręczał się ksiądz organistą, widzisz go. Proszę, spróbujcie wina. Pod sernik, proszę. Wiktorze. Tata. Już. Dziękuję. No proszę. Dziękujemy. No a z tym Jaśkiem Szafrańskim to co, Haniu? Odsadziłaś go tak na amen w pacierzu, co? No tak. Jak to się mówi, bierz czapkę i nie oglądaj się za siebie, co? A no tak,
Powiedziałam mu, żeby sobie nawet nie myślał. I jeszcze się przechwala, no. A co to ja krowa jestem? Byle komu się spodoba, ma już może sznurek na rogi założyć i do wory. No pewnie, że w tym nie powinno być musu. No, kiedyś to tak było, ale dziś to już dzieci mają więcej, no, takiej swobody. Tata zawsze wie. Sama nie wiem, głowę sobie suszę, co ona ma przeciw temu Jaśkowi. I utrzymanie by jej dał. Sama na siebie potrafię zarobić. I chłopak do rzeczy, brzydki nie jest. Może mam pójść na Wandę Janiaków, nie panna, nie mężatka. Ty, Jaśka, nierówna jest z tym pijakiem Wandy. Oj, Wiktor, powiadam ci, jak się ma dwie baby w domu, to tak jakbyś czyściec za życia przeszedł. Matka z córką zawsze się pogodzą. A czy to Jasiek kiedy w więzieniu siedział jak Edek Jabłoński? No, coś wody w gębę nabrała. Zatkało cię, co? Julcia. Jakby się kto pytał, Julka, to ci powiem, że i niewinnego można pomówić o Bóg wie co. Pewnie, że tak. Szafrański to jest taki cięty na Jabłońskich, że patrzeć na nich nie może. Mało to na Edka nagadał? A, gadał. Byle tylko Edkowi zaszkodzić. Adwokat za pieniądze tyle nie powie, co ten za darmo. I jakoś mu nie zaszkodził, kiedy go zwolnili. Było nie było, Julcia. Wypij se kielicha, to się uspokoi. Tak, no warto to tak język strzępić. I to przy gościu. Ty mnie tu, stary kota, ogonem nie odwracaj. Lep masz z wierzchu siwa, w środku zielono jak wiosna na górę. No widzisz, Wiktor. No. Ona cięgiem tylko jak ten karabin maszynowy. A jak była panną, to powiadam ci, Wiktor, ino cięgiem wzdychała i wzdychała. Od tak, bez jednego słowa. Tylko te wzdychy i wzdychy. No, bywa, jakby się kto pytał. A wie mama, co ja mamie powiem? 10 Szafrańskich nie jest warte jednego Jabłońskiego. Od co? Proszę, no i co ty na to, Julcia? 10 Szafrańskich za jednego Jabłońskiego. No, widzisz, jaka to mocna w rachunkach. I w domu siedzisz z takim liczeniem? No. Jeszcze cię Janiak do sklepu nie zgodził? Lata se lepiej oblicz. A pamiętaj, żebyś się tylko nie przeliczyła. Oj, mamo, no mama to tylko w kółko to samo, jak na jakim zebraniu. Wiktorze, zagadaliśmy was i jeszcze naprawdę ten sernik skwaśnieje. No częstujcie się, czemu się nie częstujecie? Przecież starczy, proszę. O, a jak zabraknie, to doniosę z kuchni. Bierzcie. A dziękuję, Haniu, dziękuję. No jakby się kto pytał, to przecie nie proszę, no je, no. No nie widzisz, nie widzisz, jak to szczękami ruszam, jak ten majowy chrabąszcz. Po piwinkiem. Podlać do pełna, co? Podleję ci. Starczy, Franuś. Starczy. O. No i kobitkom do towarzystwa. Mamo, proszę. Tak. Tak, no pewnie. Przy mleku mamy świętować. Równość teraz. A słyszeliście, Wiktorze, jak to Borkowi zrobili z tym kotem? No, do studni mu wrzucili, co? Zaraz wrzucili. Marcowały się koty na studni, jeden się pewnie poślizgnął i wpadł do wody. Nie bywa to tak? A cierp, ciało, czego ci się chciało? Jasiek wrzucił. Szafrański to przecież krewniak Wilczewski. No tak. Obstaje za nimi jak gęsior za stadem. A że Borek jest zawzięty na Wilczewskich, o Edka, to i jemu... 3 dni dumala i nic nie wydumala. Mamo. O, zaraz poznać Grajka. Ho, ho, ho. O Jezu, z muzyką przyszli. Zaraz muszę się przebrać. Sroka w sadzie nie skrzeczała, a goście ni stąd, ni zowąd. No jak się ma pannę w domu, to i o gości nie trudno. Wesołego jajka! Jajka, jak to urok!
Dobry wam, no jaka? O, Eczkowi też nic nie mówię. No zachodźcie do środka, goście. Prosimy, prosimy. Stefan, no wchodźcie, no wchodźcie. No siadajcie za stołem. Zabierz harmonię. Siadajcie, ma mocować się mam z wami, no. Panka! A chodźże tu, pomóż mi uprzątnąć. No, chodź tu do nas. Hanka pewnie teraz włosy kręci. To my jej tu zaraz rozkręcimy. Hanuś, gości mamy. No, zabaw się w gospodynie. Hanuś. Na chwileczkę wpadliśmy. Tak nas coś skusiło. Hanka, chodź. A co to? Chalupy obchodzicie z gaikiem? No. A gdzie to wasz ten gaiczek? Chłopcy mnie tu siłą wciągnęli aż wstyd. No, bez żadnego zapowiadania. Kłopot ludziom robi. Janciu, przecież to u nas nie miasto, żeby na tydzień przed tym zapowiadać się w gości. Może to tak w Lublinie jest. A wy byście choć słówko powiedzieli. Chociaż słóweczko, że wpadniecie do nas. No trudno było tak powiedzieć, taka daleka droga. Wesołych świąt, Janusz. Z gaikiem, maikiem. Zaraz, kotowarskie harmonie ułożę w kącie. No, muszę cię, Hanka, uścisnąć. Nie chcę. A żebyś to przerosła. Nie za nisko, nie za wysoko, a w sam raz. Zostawi mnie. Dobrze, Stefan. No. Pania, rośli tylko się na mnie złość. Całą butelkę wody wyleli mi na dekolt. No, podaj was na sprawę. Dyngus, Dyngus, myślałaś, że ci ujdzie na sucho? Dziękuj Bogu, że z wiadrem nie przyszli. No, tak, albo do studni nie podprowadzili, jak to w zeszłym roku widziałem na Brzezinach. No mówię wam, moczyli dziewuchę jak baba konopie. Piszczała, kwiczała. A oni nic, tylko polewali i polewali pełnymi wiadrami. O, to ci był Dyngus. Nie, zaraz możemy to na Hance wypróbować. No co? Franciszku, znajdzie się tu jakaś 20-litrowa bańka. Żeby ja ci zaraz Dyngusa nie sprawiła, uważaj. Szkoda taki białej koszuli. No co? A mojej bluzki to nie żal? Oj, Stefan, ja ci się jeszcze odpłacę. A Edka też poświęcę, żeby grzechów się wyzbył. Tylko się nie spierajcie. Zabawcie się tutaj młodzi, a ja zakrzątnę się przy kuchni. To może ja mamie pomogę. Jeszcze się na kucharzy, Szkoda. Zajmij się tymi, co przyszli. Po co ten kłopot? My przecież zaraz wychodzimy. Jak to? Jak to zaraz wychodzisz ty chyba? Proszę bardzo, bo ja to nawet nie myślę. No pewnie, Eduś. Edek to jak was powiedzi. No, lecę już do kuchni. Sporadałem się prawie miesiąc. Mam sprawę. I chwała Bogu, rozgrzeszenie dali. No i nie ma o czym mówić. Jakby się kto pytał, to i po wszystkim. No to siadajcie. Stefan, tutaj. Jęcia, siadaj. Edka to już nawet nie proszę, bo on sobie sam da radę, prawda, Eduś? Siedzenie to moja specjalność. Humor, satyra. W tym zakasuję każdego. No. A masz się czym przechwalać, bohater. Oj, no ty zawsze masz. Janka, daj spokój. Ale mówię ci, popatrz, chyba będę musiała się przebrać. No popatrz, i tu, jakbym spod rynny wyskoczyła. Oj, no tyle co po majowym deszczu. No ale żartuję, dziewucha. Jakby się kto pytał, to izbę zapachnili jak u fryzjera. Ano, ciągnę tego papierosa i ciągnę i mówię wam, jakbym cukierka ssał. No kiedyś jak czysto wodę lali, to przynajmniej było widać, Franciszka. No pewnie, no. A teraz jak przyszła ta moda na te pachnące, to... Mnie to w domu poświęcili studzienną wodą, oszczędna. Janka, znasz się na tym. Janka, jeszcze żaden brat na siostrę się nie wykosztował. A, żebyś widziała. I tak jak z tego Lublina wróciłaś, to pachniesz, że aż dziadek zaczął kichać. A jak? No i patrzcie, no. No nic nie czuję smaku w tym papierosie. Najlepiej papieros smakuje w ulu. Mówię wam, Franciszku, sam miód. O, masz się czym przechwalać. No. Jakby się kto pytał, Janciu, to nic w tym złego. Jak niewinnie. No niech się wygada. W domu przynajmniej będzie spokój. Ale potem to, pamiętaj, Edek,
Zagrasz na harmonii, co? A ty zaśpiewasz? Zaśpiewam. No dobrze? No jak ty zaśpiewasz, to ja zagram. No to dobrze. Niech wywrócę na drugą stronę. A może jeszcze Franciszek z Helikonem się dołoży, co? Nie, ojcu, daj spokój. Dlaczego? Myślisz, że to ludzie pozwolą człowiekowi grać? Jak no a co? A co tam, to już tego nie wolno? A komu to przeszkadza? No, jakby się kto pytał, to sąsiadom wszystko przeszkadza. Prawdę mówię, Franciszku. A no widzicie, taka to sprawa. Żeby grać, trzeba ćwiczyć. No pewnie. No Edek to najlepiej wie. No tak, tak. No i ja sobie zawsze wieczorkiem po robocie ćwiczę. No te różne gamy, nie gamy, no to co w nutach jest. Aż się mamie to sprzykrzyło i... A no sprzykrzyło. No to wyszedłem z chałupy i ćwiczę se na dworze. Mnie pod też ściany. Tak. No tak było przez kilka dni. Aż przychodzi ten mój Gawroński i mówi... Świerk. Dałbyś ty spokój z tą trąbą. No, człowiekowi już we łbie dudni. No. No, a i krowy mleko straciły. Żebyś powiada, grał jeszcze coś do słuchu. Jakieś marsze, jak to wojsko przed wojną grało. No, to jeszcze pół bidy. A ty powiada ciągiem ino... Po prawdzie mówiąc, to ja też samej trąby nie uważam, Franciszku. Z bębnem, Wiktor, co? Tak, bumczyk, cyk, bumczyk, cyk. To byś uważał, nie? Bumczyk. Tak jak wojsko. Co ty się tam, Wiktor, wyznajesz? Helikon to nie byle trąba. No czekajcie, no i co ten Gawroński? Zając mu na ucho nastąpił, czy co? No, no ten Gawroński powiada... Żeby tak do słuchu, bo tak to mu nie w smak. Wariacji dostaje, kobita się trzęsie, no nieprzyjemnie od mego grania i już. No, tłumaczę mu, że żeby grać, to trzeba ćwiczyć. No, powiada, że racja, ale że mu jest nieprzyjemnie. Złość mnie wzięła. Oż ty, Gawronie, powiadam, a myślisz, że mnie to jest przyjemnie? Wiesz, nieprzyjemnie, no, ale muszę ćwiczyć. Słuchajcie, jak byłem w Ulu, to był jeden taki facet, co mu też wszystko przeszkadzało. Tak? Jakiś taki dyrektor, czy jak mu tam, no taka ryba, grubsza taka. No, widzicie, w jakim towarzystwie Edek siedział, co? No, a myśmy się bali, że go nam zepsują. Nie, ja za Edka to zawsze ręczę. O, brawo, panie, brawo. A nie myśl, że on jest taki, na jakiego wygląda. Hanuś, no a co ty go, Hanka, tak chwalisz? No? A co, ciebie mam chwalić? Nie ma za co. Jak dotąd, to chyba tylko za to, że władzą masz być. Oj, też. No przestańcie już gruchać, bo mnie aż w dołku mgli. No i co tam było, Edek, z tym dyrektorem? Gadaj. Na przykład, my sobie opowiadamy kawały o tym i owym, a on zaraz mówi, spokój, obywatele, przeszkadzacie mi. W czym? Pyta się jeden. W powzięciu decyzji, mówi. Panie, mówią mu, tu nie biuro, tu trzeba siedzieć, a decydować będzie kalifaktor. A co to? Taki, wiecie, co zupę nam przynosi. A co, on pierwszy raz się znalazł w takim miejscu, co? Nie, bracie, to cwaniak był, że szkoda gadać. Zaraz poznaliśmy się na nim. Wprowadzają go do nas, a jeden z naszych cwaniaków ręcznik rozkłada na progu. A po co? No kawały takie wyprawiali. Czy to się napracował jeden z drugim? No po co? Po tym się poznaje, co za gość. Jak przejdzie przez ręcznik, wiadomo, że utodził. Wytrze buty. O, no to stary wróbel. A ten co? No ten buty wycierał, że mało z ręcznika sita nie zrobił. No i siedzi on jeszcze, jakieś ty wracał do domu, Edek? Tak, jest w śledztwie. Ale mówił, że niedługo wyjdzie, bo tam w jakiejś branży dyrektorów brakuje. A on nigdy niżej nie był. Tłumaczył nam kiedyś, że jak się ktoś urodził szlachcicem, to i szlachcicem jest do śmierci. To samo z dyrektorstwem. Jak cię raz upatrzyli na dyrektora, to szkoda gadać. Humor satyra, mówię wam. A niżej nie zajdzie. Dałbyś już spokój z tymi twoimi...
Już mnie uszy bolą. Ciągnie tylko w kółko i w kółko. Siostrzyczko, kochana. Jak się jeszcze cieszy, jakby z wczasów wrócił. A Janka, co się ma przejmować? A zabił kogo? Okradł? Bardzo dobrze, że ma taki wesoły charakter. A, wiecie, Jankę coś tutaj gryzio. Tu, z lewej strony. Janka, daj na rękę. Daj. No co? No daj powróżę ci. No. Nie, nie, tam lewą, lewą. Oto, czekaj, od serca. Zagrałbyś lepiej, co? Dobrze, ale Hania zaśpiewa. Dobrze. Ach, już dawno nie śpiewało. A do świetlicy to doprosić się nie można, żeby przyszła. To ja skoczę do kuchni, bo tam mama znaku o sobie nie daje. No, co to nie. Nie wykręcisz się, Hanuś. Trzymają. No, śpiewać to śpiewa. Ja tam pójdę, to obudzę matkę. Telefonem! Dajcie spokój z tym jedzeniem. Jak święta, to tylko by każdy jadł, jakby to rozgrzeszenie za to zadawali. No. Co, jeszcze stół nie nakryty, a ty już się wymawiasz? A co to, wszędzie taki jesteś? No, a czy ja gdzie chodzę, czy co? Zaraz ja was pogodzę, czekajcie. Wiktor, a coś ci się tak zamyślił? Co? No? Tak sobie myślę, no. Były święta już jakby po świętach. Ile to te kobiety namordowały się z tym pieczeniem, z tym sprzątaniem. No Hanula, no. No, no nie daj się prosić. No wszyscy tak lubią twoje śpiewanie, no. Hania, zaśpiewaj ty. No ale wiesz, tak, żeby aż łaskotało. No ty to potrafisz, Janusz, no. Stefan, no. Zaśpiewaj. Tak dawno nie słyszałam, jak śpiewasz, no, Hania. No ale ja nie wiem, no co mam śpiewać, no. Na śmierć no, zapomniałam, a może o tym, co? Śpiewać. Złoty pierścionek, o, nasz... Nie! Lepiej Marina! Marina! Daj spokój! Poczekaj, ja ci pomogę, no już... No czekaj, no Karmoszka, poczekaj, Hanka, no co? Nie, może co innego. No, nie wiesz co? No przypomnij. No czekaj, no myślę właśnie, co zaśpiewać. Czekajcie, może by tak, żeby wszyscy mogli te... Góralucie. Oj, Wiktor! Ty jak wypijesz kieliszek, to zawsze góralucie. Wszyscy znają to przecież. No. Do tańca się zabieracie. Ja zaraz stół nakrywam. Młodzi, na głodnego wam się chce skakać. Nie no, Hanula nam obiecała śpiewać. Hania, zaraz. O, już wiem. Wesoła wiosenka ludzi rozwesela, a ja młodziusieńka nie mam przyjaciela. A ja młodziusieńka nie mam przyjaciela. Nie mam przyjaciela i mieć go nie będę. Z kim się moje serce młode prezentować będzie? Z kim się moje serce młode prezentować będzie? Oj, boli serduszko, godzina nie mija. A gdzie ta przysięga, co tu z nami było? A gdzie ta przysięga, co tu z nami była? Kochanie, gorsze od więzienia, bo z więzienia to wyjść można, a z kochania nija. Bo z więzienia to wyjść można, a z kochania nija. Brawo! Gdyby to nie był kwiecień, głowę bym dał, że świerkowie słowika w chałupie trzymają. Oj, to jeszcze jakiego. A gdzie żeś się tego nauczyła? A co, podobało ci się? No śliczne. Widzisz, jak byłam 3 lata temu na dożynkach w Warszawie, to kurpie śpiewali. Takie 3 dziewczynki kurpianki. Takie to ładne. Mówię ci, Hanka, aż za serce bierze. Tak. Śliczne. A coś ci się przypomniało? No co, przyznaj się. Nie, to tak tylko mówię. Bo wiesz, Janka, ta piosenka to jest dla zawiedzionych w miłości. Takich, co to wiesz, przeliczyli się. No, aż tak? To może ją dla siebie śpiewałaś? Nie dla siebie. A jakby się kto pytał, to nawet lepsze to od tych modnych. Jak to nam idzie, Hanuś? O.
La 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 la. La la la. Dobrze. Trafiłem, co? Tak, zaśpiewaj jeszcze od początku. Zaśpiewaj, no, pan ziarno cało. A ja bym wam się z helikonem nie przydał, co? Wstydziłbyś się wszędzie tę swoją trąbę wpychać, czy cię kto prosi, czy nie prosi. Sam jesteś jak helikon. Nie, to nie. No to wobec tego pomóżcie mi wszyscy. Tylko Edek... Ty nie zagłuszaj harmonią. No, on tak zawsze. Myśli, że jak głośno, to ładnie. No to pomagajcie mi. Bo tak jakbym chrypkę miała. Wesoła wiosenka ludzi rozwesela, a ja młoda młodziusieńka nie mam przyjaciela. A ja młoda młodziusieńka nie mam przyjaciela. Nie mam przyjaciela i mieć go nie będę. Z kim się moje serce młode prezentować będzie? Z kim się moje serce młode prezentować będzie? Oj, boli serduszko, godzina nie mija. A gdzie ta przysięga, co tu z nami była? A gdzie ta przysięga, co tu z nami była? Kochanie, kochanie, gorsze od więzienia, bo z więzienia to wyjść można, a z kochania nijak. Bo z więzienia to wyjść można, a z kochania.